Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Polska Kultura Graczy. Wczoraj znalazłem kolejnego delikwenta, który do tej grupy graczy właśnie, w cudzysłowie kulturalnych, do roboty należy. Tutaj zobaczycie, o co rozegrała się cała chryja. Oddalę specjalnie tutaj tak, żebyście zobaczyli. I teraz tak. Pierwsze uderzenie we mnie. Pyk. Dobra. Uderzył to uderzył. Niech będzie. I teraz patrzcie. Pach. Obiekta 704 uderzył, kolega mu napisał idiotą. I to jest właśnie ten pan, który tak... Pan to jest dziecko, a nie pan, z tego co się dowiedziałem. O, problem teraz, bo obiekt 704 się zatrzymał. To jest jego wina. Co się dowiedziałem, jest to jakiś syn jakiegoś gracza z tego klanu. Popisałem do dowódcy. Oczywiście na zasadzie czy... I kolejne uderzenie we mnie. Pisałem, ponieważ... Z pytaniem, czy dowódca patrzy na wizerunek swojego klanu. Tacy. O, kolejny ryj, kurwa. Czy interesuje go wizerunek klanu, bo taki gracz ma, a nie innych. I teraz tak. Ja tutaj gdzieś grzecznie napisałem. Zaraz zobaczycie. Że na mnie też wjechał. Kolego napisałem. Tak jak być powinno, kultura musi być. I teraz się zacznie. O, proszę bardzo. Tak więc, kolego, ja tobie prześlę ten filmik. Obejrzysz sobie. No to jest gracz, który ma 5000 bitew, a ponad milion uszkodzeń. O, Noob Liżek Rok przez RZ. No to już można się spodziewać, kim taki człowiek jest. Nie każdy oczywiście pisze dobrze, czasami na prostych słowach można się wyłożyć. No ale po składni zachowaniu to można sobie określić samemu, że jest to albo jakiś gówniarz, albo po prostu jakiś imbecyl. No i na tym byłby koniec. Trzymajcie się.